sali gimnastycznej to było marzenie nasze od wielu lat. Jeszcze dwa lata temu nie wszyscy wierzyli, że w ciągu niespełna 14 miesięcy powstanie piękny obiekt sportowy, hala sportowa, pełnowymiarowa, z zapleczem. Myślę, że wspierała nas nasza patronka Matka Boża, dlatego że była też w tym modlitwa, ponieważ to są duże pieniądze. I to już takie działanie ludzkie, złożony wniosek, następnie akceptacja tego wniosku, wielka radość, że mamy przydzielone pieniądze, bo w 75% to są środki sfinansowane z Unii Europejskiej. Niespełna 14 miesięcy, stare boisko asfaltowe zamieniło się w piękną salę gimnastyczną. Bardzo się cieszymy. Była ona budowana przede wszystkim z myślą o naszych uczniach. Dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu i ludziom, że możemy się cieszyć i korzystać z tak wspaniałych obiektów. Metropolita Białostocki, prezes Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, pani Elżbieta Kaufmann-Suszko, przewodniczący Rady Rodziców, pan Daniel Szczelicki oraz dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. Matki Bożej Miłosierdzia, pan Henryk Zabierski.